Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Nerf Survival. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.9.8. Dzięki tej aktualizacji znowu do rozgrywki został przywrócony event z konwojem, co mnie niezmiernie cieszy. Dodatkowo w bunkrze Alfa dodali kolejne sekretne pomieszczenie, pewnie kojarzycie. Zamknięte pomieszczenie w lobby bunkru Alfa, teraz jest ono dla nas dostępne. W poprzednim odcinku chcieliśmy zmodyfikować Winchestera, teraz jest to możliwe. Ja przypominam, że umowa z Farelem trwa, 1500 łapek w górze i lecimy z kolejnym odcinkiem. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, na samym początku sprawdźmy, czy mamy jakiegoś tutaj Winchestera w pobliżu. Potrzebne nam są do niego modyfikacje epickie i legendarne. Tak, legendarna jest coś takiego? Czekajcie. Extreme Rare Mode. Nie ma po prostu legendarnej. Dobra, sprawdźmy tutaj. Okej, mam Winchestera, wejdźmy teraz sobie w modyfikację, cyk, i zobaczmy, jak on będzie wyglądał graficznie. Będzie przedłużany, to jest kozak modyfikacja, tutaj damage i durability nam da. Tutaj golden, fajnie, fajnie, lecimy dalej, przedłużka lufy, dwururka, tu jakaś, nie wiem, kurczę, karbonowa. O, to jest kozak, zobaczcie, będzie mega cichą bronią. Super, coś takiego a la drugi Vintores. Co my tutaj jeszcze mamy, moi drodzy? To nam doda damage'a, nie, czekaj, co nam to dodało? Tak, tutaj dodało damage'a, criticala. I tutaj co mamy? Luneta. Powiem wam, że to będzie jedna z lepszych broni w grze. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ te bronie bardzo często lecą z Polystation. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku z pewnością sobie zmodyfikujemy jedną broń. Już wam pokazuję, którą. Raczej ukończymy jej modyfikację. Dzisiaj ukończymy sobie shotguna i będziemy go testować. Jak widzicie, ja kilka części już sobie przygotowałem. Finalis. Tutaj mamy jeszcze kolejną. Finalis. Tutaj critical. I to by było na tyle. Teraz weźmy sobie shotgunika. Jeden, drugi, trzeci. Naprawdę mam tych shotgunów kilka sztuk i teraz będą one mega kozacko modyfikowane. Patrzcie na to. Tutaj doda nam speeda. Tutaj nam doda criticala i durability. I tutaj nam doda speed, damage i durability. Czyli bierzemy tą ostatnią modyfikację. Cyk, lecimy dalej. Tutaj nam doda damage'a, taka przedłużenie lufy. Ok, następna modyfikacja. Nam zabierze damage'a i wagę, ale doda critical damage'a. My sobie po prostu weźmiemy chyba, wiecie co? Z damage'a nie będziemy rezygnowali, bo chcemy, żeby ten shotgun był najsilniejszy. I dodatkowo nam doda speeda i critical chance. Ok, super. Teraz kolejna modyfikacja. Damage plus lub critical chance. Ja wolę critical chance. Prawdopodobieństwo, że uda nam się po prostu hitnąć, co nie? Czy idziemy zatankować furmanę kapłana, naszego chopperka. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym przemalował w końcu mój motorek, bo już naprawdę długo jeżdżę w tym patternie, ale kurczę, powiem wam, że niestety nie mam żadnego innego ciekawego. Jeżeli bym miał znowu tego z pajęczyną, prawdopodobnie coś na Halloween się pojawi i chyba wtedy dopiero zmienimy wygląd. Zróbmy sobie na razie Polystation. Ubierzmy sobie może teraz słuchaweczki. Dobra, jesteśmy na miejscu. Piesek jest z nami. No i ciśniemy. Od razu ja proponuję zrobić tak, żebyśmy sobie otworzyli skrzyneczki. A jak? Co będziemy się tam czaili? Zobaczymy, co nam spadnie. Od razu na dzień dobry. Pyk! No i o to chodzi. I o to chodzi, patrzcie, mamy nową modyfikację i od razu tą najlepszą do Winchestera. Mega kozak. Super, super. Zapomniałem dodać, że będziemy za chwileczkę jeszcze jakieś zadanka robili. Zobaczmy dalej. Cały SWAT Armor. O to chodzi, nówka sztuka nieśmigany. Tutaj co mamy? Modyfikacja do shotguna. Takiej jeszcze nie miałem. Kolejne jakieś przedłużenie lufy. Spoko, super, super. Czy coś się zmieniło? Czy terminal ostatni? Tak, niestety terminal ostatni dalej wymaga tungstena. Dobra, trudno. Stąd na razie wychodzimy. Ja sobie te rzeczy później wszystkie zbiorę.
Nie będziemy robili teraz Police Station, bo to nie ma sensu. Skupmy się na Destroy Convoy, czy jak to tam się nazywa. Jest jeszcze Restop. Restop zahaczymy sobie. Może spadnie. Spadną nam płetwy. Zawsze o tym mówię co odcinek, że bardzo chciałbym, żeby mi w końcu te płetwy spadły, no ale niestety nie idzie ich wydropić. Okej, jesteśmy na restopie. Tutaj nie będę wasteował z broni, bo szkoda. W sumie dobra. Raz siekniemy sobie z shotguna, zobaczymy. Wow. Wow. 46. No. Powiem wam, że kozaczek. Teraz shotgunik jest kozaczkiem. Tutaj co mamy? Ach, niestety nic nie spadło, szkoda. Bandaże, leczenie, akar to oczywiście zawijamy. I teraz nam powinien się pojawić zaraz konwój. Leczenie, apteczka, briki. Dobra, briki mogę wziąć jeszcze. Te kabelki mi nie są potrzebne, mam ich dosyć na haciendzie. Leczonko. No i okej. Teraz tutaj szybko jeszcze rentgen mu po ciężarówce spalonej, co prawda. Słabiuśko. Czoperek. O, to mi się podoba. I paliwko. Nice. Jakie zadanie musimy wykonać? Cyk. Visit Crooked Creek Farm za 10 punktów. Za chwileczkę tam pójdziemy. Upgrade 8 wall na level 2. Nie wiem, czy będę miał tyle teraz iron barów, bo tam chyba iron bary są potrzebne. Kill 5 toxic abomination. O, no to takie spoko zadanie. Zaraz sobie pójdziemy. I find and kill Colonel in Pinewood. Dobra, to lecimy od razu ubić kolonela na Pinewoodach, tak? Może w międzyczasie wtedy nam się pojawi nowy event. Pinewood jest tutaj, okej. Okay. Straćmy sobie jeszcze raz energię. To jest czerwona strefa Pinewood. No okej, okay, jesteśmy na Pinewoodzie. Tu powinny być i abonamejszyny. O, właśnie, o nich mowa. Ale sobie przerzućmy apteczki na te lżejsze. Raczej te, co mniej leczą. Na bandaże, o. Task complete. Ile ich miałem zabić? Dwa? Takiś dramat, dobra. Coś biegnie, aha. Już myślałem, że jakaś ekipa. Z kolonela może jakaś ekipa. Nawet nie wiem, kto jest tak naprawdę ten kolonel. Dobra, pierwsza skrzyneczka. Chyba stoi po lewej stronie. Nie, to będzie pewnie ten. Wilk. Znaczy lis, wilk. Karta do bunkru alfa, jakby ktoś chciał, szukał, pytał. No to jak widać spadło z Toxic Splittera. Kolejny abo. Wisconsin, leczonko. Woda, pek, pek, leczonko. Dobra. Turki jakiś tam biega. Śrubka, glue, a karta do bunkru Charlie, wezmę, bo powywalałem ostatnio wszystkie, a coś mi się wydaje, że niedługo ten bunkier może się pojawić i będę wtedy szukał, a tak od razu będę miał. Co to, what the fuck, ej, to był kolonel? Ciekawe jak mocno bije, nawet nie chcę w sumie sprawdzać tego. Oh no, jeszcze the big one. No tego to nie grali. No dobra. Yes, yes i konwój, dobra, zrobimy inaczej. Przejdziemy sobie szybko na tą strefę. Teraz żarty się skończyły. Inaczej to załatwimy. Po męsku. Akar skrócony, tak, akar skrócony musi być. Tutaj jeszcze raz sobie przebiegnijmy. Zjedzmy, bo ty chłopie straciłeś kupę sił. Dziewczyno, przepraszam. Właśnie, nie zmienili jakichś nowych fryzur? Dziewojkom? Nic, szkoda.
Szkoda. Jeszcze raz zrobimy ten evencik, tylko że teraz będę cisnął typowo pod tego kolonela. Sprawdziłbym chętnie, po ile on bije, ale się okaże pewnie tak jak Frenzy Giant, padnę i stracę wszystkie bronie, a nie o to tutaj teraz chodzi, nie? Kurde. Jak ja będę tak walił na pałę, no to oczywiście, że The Big One zaraz przybiegnie. Gdzie on jest? Jest! Wow, 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 wow! Co on tak się najeżył? Od razu zombiaki zlurował, tak? Zrespił. Ty, ale on kozak teraz jest dla mnie. Dobra. Well done. Well done. I o to chodzi. Dobra, palimy gumkę. I teraz mnie interesuje to 1.9.8 aktualizacja, co nie? No to będzie w końcu 2.0 czy nie będzie 2.0? Okej. Okay. Okej. Okay. Nic nie wypadło. Wow, 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 wow. A to floter to. O, patrzcie, kolejna karta. A, weźmy sobie na razie ręczną. W sumie racja. Nic z nich nie spada ciekawego? Myślałem, że jakieś są takie, wiecie, zombiaki od eventowe, eventowe, o. Może coś z nich ciekawego spadnie, lepsze, ale widzę, że jednak nie. Aha, ten sam ubił swojego, tak? Pendrive jest, dobra, pendrive wezmę, bo później znowu będę szukał 3 lata, jak ostatnio. No dobra. O kurde, Frenzy tu nawet jest. Ty. Ja ci powiem, że nawet taki na otwartym terenie szybki mógłby tutaj nie jednego zagiąć. Zwłaszcza jak ktoś gra na telefonie, co nie? Palec by się ześliznął lekko i na dziurę by dostał szybko. Dobra, tu mamy typka. Palec, grzebalec. O, widzicie? O, takie coś mi chodziło. Jednak coś dodali nowego. Zaraz się dowiemy, co będzie potrzebne, aby... Znaczy, zaraz się dowiemy, do czego będą potrzebne te palce. Bo na razie nie wiem. No i okej. Okay. Tutaj mamy koniec. Teraz możemy otworzyć Kraza, chyba tak się nazywa. Jeżeli się mylę, no to napiszcie w komentarzu, ale to mi wygląda na wojskowego Kraza. G-Lock na łeb i paliwko. Aha. I co, to tylko tyle? Tylko tyle z tego evenciku? Tutaj tego jeszcze chyba nie przeszukiwałem. Ta, jeszcze tego. Te paliwo. Dobra, to po to się wrócę, spokojnie. Co my tutaj mamy? O! I o to chodzi, o to chodzi. Pyk, 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 pyk. Zróbmy tak, 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 tak i tak. No i się napijmy jeszcze raz. Dobra, to tylko tyle z tego eventu. Czas teraz zdobyć kod do bunkru alfa, czyli trzeba się wrócić na chatę. I lecimy zobaczyć te sekretne miejsce. Fingering print opened up. Biometric lock in up. Dobra, okej, okay, wiem, palec jest po to ucięty, żebyśmy mogli sobie po prostu zeskanować linie papilarne i otworzyć pewnie sekretne pomieszczenie. Super, że się tak szybko dowiedziałem. To od razu tak, kumple. Pyk. Pyk. Bomba w oko. Pierwszy terminal. Drugi terminal. No idziemy zobaczyć, czy możemy otworzyć. Tak. I co, znikł mi ten paluszek? Nie, no jesz paluszek, świntuszek dalej. Dobra. A widzisz. Open. Nagroda mnie czeka. Ej, to teraz ten konwój jest kozacki, bo zobaczcie, sobie wyjaśniamy konwój. No i zawsze jakieś nam tutaj gifty spadną. Buciki. O, proszę, jedzonko zjedzmy.
No i dobra, w sumie tylko to mnie interesuje tutaj. Kolejne wejście, pewnie w przyszłości... Czekaj. Dowiemy się, co tam będzie. No ale moim zdaniem lepszy taki konwój niż wcale. Otwieramy kolejną skrzyneczkę. Broń, apteczki, paliwo, to co mnie interesuje, jedzenie. Reszta na razie słabo. Żółtych tiketów nie miałem. Czerwona skrzynka. Broń. O, i o to chodzi. Słocik cały, pięknie. Przerzućmy sobie. 20. 8. Silnik spodnie. Kolejne leczenie. Tutaj mamy paterne ut, nuklear. Okej, okay. I paliwko. Paliwko będzie do autka. I to chyba... A, jeszcze apteczki są. Kurczę, nie widziałem ich. Cyk. Patrzcie, cyk. Flappy, pyk. Zrobimy sobie jeszcze Flappiego, bo zapomniałem, że mam jeszcze jedną dyskieteczkę. Okej, okay, jesteśmy na policji. Sobie dzisiaj tylko otworzymy skrzyneczki. Będę miał wolniejszą chwilę, to później sobie tutaj wszystko ładnie wyczyszczę. Cyk, cyk. No i otwieramy. Pyk! Epicka modyfikacja do Akara. Wow! Kozak! Epicka modyfikacja do Winchestera. Wow! Kozak! I dawaj jeszcze jakąś epicką. Epicka do M-ki, ale taką niestety już posiadam. O kurczę, powiem wam, że mega! Mega dużo się tych sypło broni, więc to jest chyba jeden z najlepszych eventów. Nie okłamujmy się, to jest jeden z najlepszych eventów. Będę musiał tutaj troszeczkę paliwa spalić, żeby wrócić po to. Dobra, jesteśmy na Flappim. W sumie dawno tego eventu nie robiliśmy. Bomba w oko, leży. Prawy sierpowy siad, tak, że siad gościu na tyłek. Co będzie w środku? Co będzie w środku? Uwaga! Bumper, pam, pam, pam! Scarito! Wintorezik! Yeah! O, bracie. A gdzie jest Signal Amplifier? Ja się pytam. Gdzie jest Signal Amplifier, którego tak potrzebuję, żeby ukończyć w końcu moje radio station? Nie ma! Nie widać! Dlaczego nie widać? Okej, okay, Limestone Cliff. To są kamienne strefy. Limestone Ridge, Limestone Cliff. Okej. Okay. Mam energię? No nie mam. Niestety musimy znowu paliwo tracić. A jak ta strefa się nazywa? Czekajcie, czerwona. To są... Jak Limestone Spires. Okej. Okay. No dobra. Where is Timmy? Gdzie jesteś, Timmy? Mordziaty. To jest żółta strefa, więc to na easy peasy. Ale jestem... Mega ciekaw, jak wygląda ten boss. Chyba jest. Nie, to Flutter Blotter. W sumie ostatnio boss to był Toxic Splitter, który pluł. Teraz był Frenzy Giant. No to tutaj będzie zwykły zombiak prawdopodobnie, uwaga. Nie, czy tam był zwykły zombiak? Teraz będzie Toxic Splitter chyba. Jest! Fastbiter i jest ten. Tommy. Po ile bije Tommy? Po 5? No dobra, Timmy. Oddawaj w sumie... Oddawaj wszystko! No nic, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Last Denner of Survival. Ja przypominam, że umowa z Farlem trwa. 1500 łapek pod tym odcinkiem i lecimy z kolejnym. Trzymajcie się, yo!